We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We grew so bright. Hej, hej, z tej strony Emi, przed nami kolejny odcinek z serii Star Stable Aktualizacje. No i cóż, skończyłam szukanie pisanek z tajni złotych liści u Ewy. No i teraz wybieramy się do zachodniego przylądka. Tam jakiś facet chyba dawał, nie wiem, nie pamiętam. Jednak myślę, że mało jest zadań w zachodnim przylądku i tak, no nie wiem, ale to jest mniej więcej po drodze. W jedną stronę użyłam podwózki, w drugą już nie. Tam stał marynarz. O, jajko złote wielkanocne, ale no chciałam tak najpierw pisanki, tak? Taki był mój plan. Okej, kolejny marynarz coś gada do mnie. To jest fajne, bo niektóre złote jajka pokrywają się z pisankami, w sensie miejsca, w których one są, a niektóre są w całkiem innych miastach. O, burmistrz Klaus. Właśnie chciałem powiedzieć, że tylko Klausa kojarzę z tego miejsca, ale poszukaj wielkanocnej pisanki. O, oczywiście, jeśli znajdziesz wszystkie, otrzymasz nagrodę. On też się nie rozgadał za dużo. Kendra. Fajnie ubrana. Pojechała sobie. Dobra. No to mamy kolejne pisaneczki. Swoją drogą to jest takie urocze, nie uważacie? Że burmistrzowi się chce siedzieć na dupie i chować pisanki. Żeby nasza Emily mogła ich szukać. Tutaj zawsze się kunie chowają. Jak jest targ. Znalazłam jej, wiedziałam. To jest właśnie takie miejsce typowe, nie? Gdzie twórcy chowają różne rzeczy. Bo to jednak jak się jedzie tutaj, to nie widać tej latarni. Uwielbiam latarnie morskie, a może jeszcze bardziej. I kocham to, że w tej grze to też jest tak dodatkowo, nie? Jeszcze, że są takie miejsca. Szkoda, że ta latarnia jest w takim miejscu, gdzie rzadko bywam. Zaraz mi się... W ogóle latarnia to mi się tylko z Life is Strange kojarzy kompletnie. Trzymam! Wow, ale mi super idzie. Zaraz pewnie zlamię, tak? Jako, że mi na razie za dobrze idzie. Nie lubię jeździć po tych domkach. Znaczy, to jest bardzo klimatycznie, szczerze, bo te domeczki są takie malutkie i to pranie porozwieszane i tak fajnie przy tych skarpach, ale jeździ się tutaj dość ciężko. Patrzcie, znalazłam złote jajko. I teraz mam dylemat, brać je czy nie, bo obiecałam sobie, że nie. To jajko się w ogóle rusza i ma oczy, czy co to jest? Kropki. Mam nadzieję, że nie zapomnę, że mam tutaj wrócić, jak będę nagrywała złote jajka. Bo wtedy byłabym zła na siebie, że tego nie złapałam od razu, tak? Nie wzięłam. No. To teraz szukanie dalej pisanek. Miałam szczęście, jeśli chodzi o szukanie złotego jajka, bo go nie chciałam znaleźć, to teraz pewnie będę miała z tym pecha. Tak patrzę po wszystkich takich zakątkach koło domów, ale nie wiem, czy ja mam szukać to tylko w zachodnim przylądku. Tu, gdzie są domki, czy też wokół, tam na dole też. Tak naprawdę nie jestem pewna i to jest taki trochę problem. Mówiłam, no znalazłam trzy od razu, a teraz będzie trochę ciężej. Warto tu wjeżdżać? No chyba nie. Słodkie są te domeczki. Kojarzą mi się tak z Simsami, nie wiem czemu akurat. Akurat ten, no nie? No i... Nie ma chyba nic. Nie wiem, czy tutaj też będą, ale mogę spróbować, tak? No bo czemu nie, prawda? No dobra. Gdzie są pisanki? Gdzie są pisanki? Tu się zawsze konie chowały. Znaczy, nigdy nie pamiętam szczerze, gdzie się ten koń chował. Znaczy, no tutaj nie, bo to było tak, że jakby... Schodziło się z drogi i tam za domami był koń. Z tyłu. Więc nie wiem, czy tutaj też będzie. Aha, to też nie tu.
Nie wiem, czy wracać tutaj, czy tam jechać, czy jeszcze cokolwiek. Nie wiem, czy już byłam wszędzie. Koń sobie jeździ po tych po schodach, spoko. Myślałam, że może tutaj, bo to jest takie miejsce dość, moim zdaniem. Ale nie. No dobra. Nie! Fajnie, że ja przyjechałam, znaczy przeleciałam przez tą płachtę. Spoko. No dobra. To wracamy do planu numer dwa. A nuż coś będzie z tego. Tu już byłam. Tu też już byłam. To dalej. O, może tu? Chyba to było tutaj, gdzie ten koń jest. Czy nie tutaj? Bo nie tutaj. Znalazłam, mówiłam. Mówiłam, że warto tu jechać. To jest takie fajne, że jak już się mniej więcej kojarzy niektóre sztuczki twórców, to już się wie. No ale jeszcze jedno i szczerze to nie wiem za bardzo. Jeden koń był tutaj. To też pamiętam. Fajnie, nie? Szukanie pisanek na podstawie koni. A tutaj? Byłam tutaj w ogóle? Chyba nie. A, to jest tylko taki ten. To już normalnie się na drogę schodzi. Cześć, marynarzu. Tu już chyba dalej nie, tak naprawdę. Więc musiałabym coś kombinować tutaj. Tu nie ma? Też są krzaczurki. Chyba nie. Ciekawe, kiedy kolejne szukanie czegoś dadzą. Bo po tym złocie na tęczy i teraz te pisanki, po tym złote jajka, to pewnie będę miała dość na długo. Tak sobie myślę. A wcześniej chyba były te... nowe gwiazdki dodane. Czy... Chyba tak. Nie wiem, czy coś jeszcze? Dobra. Znowu prawie w drzewo wlazłam. Fajne to koło tam, takie drewniane. To takie proste miejsce. Normalnie aż wstyd. Co to się stało, że tędy jechałam, czy nie? Wydaje mi się, że tak. Nie wiem. Nieważne, nie ma co narzekać. Ważne, że znalazłam. I haha, koń się zabił na schodach. Cześć, Klaus. Cześć, święty Mikołaju. Daj mi coś fajnego. No, znalazłam pisaneczki. No i... Nie można ich sprzedać. Spójrz na to, znalazłaś wszystkie. To dla mnie zaszczyt podarować ci nagrodę. Wesołej Wielkanocy. Jej, powiedział Wesołej Wielkanocy. Czaprak? Fioletowy, o Matulu. Czaprak Wielkanoc. Pasuje do tego kunia munia. No dobra. Czaprak nie ma statów, więc raczej go nie użyję, ale powiedzmy, że dzięki, Klaus. No, to teraz jedziemy w kolejne miejsce. Śliczne są te takie ozdóbki. Widzieliście? Takie te roślinki, takie różowe i niebieskie. No i opuszczasz teren, gdzie jest jajko. Tak, wiem. No. To teraz jedziemy na farmę Jaspera. Tak myślę. Fajnie, że się zabiłam. Spoko, spoko, spoko. Piękne to było. No dobra, to tak. W sumie już jechałam tą drogą. Ale myślę, że to się jednak dalej bardziej opłaca niż robić stop od wózek, bo to jest w miarę blisko. Wiecie, że ja zawsze w tym miejscu nie wiem, którędy mam jechać?
To śmieszne, ale zawsze w tym miejscu i zawsze w tą stronę, bo w drugą wiem. Tylko jak wracam. O, złote jajko, pamiętam tutaj było. I tutaj też była ta... walentynka. Do szukania. A właśnie, mówiłam, to ostatnie było do szukania. No to już wiadomo. Kocham tą dziurę w moście, piękna jest. Czyli tutaj ludzie nie mogą jeździć, tak? Czy jeździć, chodzić, bo raczej nie potrafią skakać. No. To mamy naszego Jasperka, który przeszedł przemianę wewnętrzną, bo przeczytał wzruszający list i teraz jest dobrym człowiekiem. A wtedy chciał zniszczyć... fajnie. Emily, jak się masz? Wspaniale się mam. Dobra. Polowanie. Ha, ha. Nigdy nie znajdziesz wszystkich moich pisanek. Śmiało spróbuj, ale nie bądź rozczarowana, jeśli ich nie znajdziesz. Kolejny skromny. Hehehe, znajdę je. Ja nie znajdę? No, zobaczysz. Znalazłam pierwszą. Na. Swoją drogą, to też jest śmieszne, nie? Mam szukać pisanek, a tak naprawdę z reguły z daleka widać to takie świecące coś, nie wiem, pole magnetyczne, nie? Ciekawe, jakby to było w życiu. Jakąś latarkę by położyli, tak? No to mam już pierwsze tak na dobry początek. Ono w sumie było tak blisko niego, więc to ciężko nie znaleźć. Natomiast kolejne to nie wiem. Swoją drogą, tutaj w poprzednim? Chyba nie, w poprzednim. Tak, odcinku szukałam tęczy, znaczy złota przy tęczy. Tak, pieprz się. Więc... Cóż, znowu tu wracamy, tak? Tylko wtedy Jasper nie komentował. On nie szukał złota ze mną. Dobra, co dalej? Czy ja muszę we wszystkie płoty wjeżdżać? Serio? Chyba muszę. Spoko. No dobra. Nasze pole dyniowe. Tutaj jak jest wyścig, to zawsze się boję, że się wpieprzę te dynie. I czasem faktycznie to robię. Fajnie, pisanka ukryta między dyniami. To było dobre. Muszę przyznać. Tutaj w tych krzaczorach może... Jest! Kolejne koło domku. To tak jak było tam, przy Ewie. Jasper, na. Mam już 3. Okej. Okay. A tutaj za domkiem już panie będzie za blisko, co nie? Fajnie tak wygląda, jakby mój konik razem ze mną się rozglądał. Słodko. Nie przepadam za tymi wyścigami tutaj organizowanymi przez Jaspera. Szczególnie, nie pamiętam, drugiego chyba nie lubię. Jak ja mam stąd wyjechać? Okej. Okay. Powiedziałam, że to jest proste, ale jednak mój koń ma problemy, bo przecież czemu nie? Dobra. A tutaj? Bo to jest takie fajne miejsce, nie? A kuku? Nie ma. A w krzaczorach? Nie ma. A za podwózką? Fajnie. Takie zgadywanki. Jej. Nie ma. Myślałam, że będzie za podwózką. No to nie. Znalazłam! Jej. Też tak tutaj ukryte za tym płotkiem. Jakbym jechała od drugiej strony, to mnie zobaczyła, tak? Mam 4. Też mi bardzo szybko idzie tym razem. Widzisz, Jasper? Na. Tak, wiem, nie powinnam się chwalić, bo jeszcze nie mam ostatniej i teraz pewnie będę rok je szukać. Tak na złość zwykle bywa, nie? Znowu nie wiem, jak daleko mogę jechać. Żeby to miało sens. Znowu pojadę gdzieś w cholerę, a potem się okaże, że to jest niedaleko, tak? W sumie to jest możliwe, więc nie wiem... Znowu mi za ciepło, tak, zawsze na odwrót, na zmianę. Tak, to jest bardzo fascynujące, wiem, musiałam się z wami tym podzielić. I już, musiałam, no. Udało mi się przez kamień przeskoczyć, to zawsze coś. Tu już byłam, wiem, ale...
Ale powoli. Powinno być koło stracha. Powoli mi się kończą pomysły. Ten strach tutaj. Co tak lata w tej wewte jest piękny. Powoli mi się pomysły kończą. Jakby kto pytał, i dlatego. Znalazłam! No, fajnie piszcze. No, w trawie jest. Dobra, fajne miejsce w sumie też powiem. No, nawet fajnie mu wyszło to ukrywanie. Znaczy, to pierwsze było takie B. Ale ogólnie całkiem nieźle. Chwalę cię, Jasper, uwaga. To głównie szczęście, że wszystko jest, że wszystkie znalazła się na mili. Tak czy inaczej, oto twoja nagroda. Wesołej Wielkanocy. On też jest jak ten pustelnik, co to jak powie coś miłego, to się zaczyna krztusić. Miałeś być miły koleś. To jest ten stary Jasper czy nowy Jasper? No bo stoi tutaj, ale jednocześnie to jego, że to jest szczęście. I ta łaska, że mi powie w ogóle ten życzenia. W ogóle większość mi nie mówi życzeń, zauważyliście to? Chciałam powiedzieć coś, ale nie powiem. Niekulturalne osoby, tak powiem. No, to teraz idziemy do winnicy Srebrnej Polany. I powiem wam, że też jak tylko pomyślę o tym miejscu, to się chora robi. Znaczy powiem tak, winnica spoko, ale bardzo często wjecham konia. Bardzo często jak jest winnica, to się też łączy z szukaniem czegoś właśnie przy winie. I tam jest pełno tych góra-dół, góra-dół. Ja tam kiedyś chyba duchów szukałam. Znaczy czegoś związanego z duchami. Myślałam, że się zastrzelę. Naprawdę. Nie lubię tego. Naprawdę tego nie lubię. To też jest jedno z moich miejsc nienawidzonych. Okej, mamy Karneja. Cześć, chcesz się wybrać na poszukiwanie pisanek? Ha! Założę się, że są najtrudniejsze do znalezienia w Jorvik. Idź i zobacz, poczekam tutaj. Wiadomo, że nie będziesz za mną łaził, ale to już trzecia osoba, czy czwarta, coś w tym stylu, która postanowiła radośnie oświadczyć, że żona jest najlepsza w ogóle we wszystkim i że przecież się nie da inaczej, nie? Masakra jakaś. No dobra. Chcesz się chwalić, to się chwal. Czy ja mogę prosić, żeby pisanki były gdziekolwiek, tylko nie tam, gdzie jest wino? Chyba głupia nadzieja. No właśnie, już jest. Znaczy, tutaj akurat widać łatwo z góry, z drogi, ale no. Teraz mam dylemat, czy to jest moje najbardziej znienawidzone miejsce, czy niekoniecznie, ale mam wrażenie, że chyba najbardziej. Swoją drogą, jak tam zobaczyłam ten padok, co przed chwilą był. Tam w dół, to pomyślałam sobie, że już kilka razy taki facet jeździł i robił specjalne wyścigi dla konkretnej rasy losowo, tak? I za każdym razem był koń rasy, której ja nie mam. I to też jest chore, bo ja mam jednak dość sporo koni, dość sporo ras, bo się staram nie kupować drugiego tej samej rasy, a jednak nigdy nie udało mi się trafić. I one miały być co jakiś czas, a potem przestały być, bo ludzie protestowali. Ale jakby dali jakąś rasę, która jest dość długo w grze, to więcej osób by pewnie miało, bo oni dawali te konie, które były najnowsze. A ja jednak, no, mam swoje wcześniejsze plany na konie i zwykle nie kupuję tych najnowszych, chociaż ostatnio kupiłam na przykład nowego Szweda, tak? No to nie dali. Więc, no, jak widać, różnie to z nimi bywa. Znowu nic nie ma. Ha! Teraz mam dylemat, górą czy dołem? Okej. Nie ma. Nie zabij się. Ha, tutaj zawsze jeździłam do tego, do ogrodu. Tam, jak były te zadania. W ogóle to był jeden z zadań, których nie lubiłam bardziej, szczerze mówiąc. Ciekawe, czy tutaj też. Może nie. Zawsze mam dylemat, czy warto tu jechać, czy nie warto. Ale chyba jednak za daleko trochę, no. To znaczy, ten wyścig lubię, ale po pierwsze to miejsce jest tak daleko, że trzeba tutaj się męczyć, żeby tu dojechać, a do tego
to ciągłe układanie tych róż i innych rzeczy. Chwilami nie wiedziałam, gdzie mam tego szukać. Te głupie wiewiórki, nie. To są jedne z najbardziej znienawidzonych zadań. Chyba z tego, co czytałam, to ludzie też tak pisali. Kiedyś chyba było takie pytanie gdzieś, tak mi się wydaje. Te konie są śliczne. Znaczy, ogród jest śliczny, nie przeczę, ale nie lubię tu jeździć. No dobra, to wracamy. Myślę, że to bardziej tutaj winnica niż ogród winnicy. No teraz trochę naokoło muszę tutaj dojechać, tak? To jest jednak dość upierdliwe. No i tak jak mówiłam, na razie mam chyba tylko jedną pisankę. I powiedzmy, że idzie mi słabo. Warto tu jechać? Na razie nic nie widzę. Lubię te wyścigi tutaj. Jest pełno skrótów, które nie zawsze mi wychodzą, ale mam mega satysfakcję, że je znam i że mogę ich próbować używać, tak powiem. I to tutaj te takie poziomy niżej, wyżej, te płotki. Nie znoszę szukania tutaj czegokolwiek. Co na przykład takie jest kilka zadań, gdzie trzeba przynieść kawałek, nie wiem, gałązkę tego, czy jakieś tam te winogrona, coś w tym stylu. I niby to jest proste, bo to jest pełno winogron, a jednak nie, bo to musi być konkretne. I jeżdżę jak popieprzona i nie mogę nic znaleźć. Tutaj jest płot i tak mi przyszło do głowy, bo szczerze mówiąc, szukałam kiedyś czegoś, nie wiem, czy to chodziło o te duchy chyba? I to było właśnie za murem. Jej, a ja szukałam po tych głupich winach. Ciekawe, czy tutaj są. Czy wszystkie będą już tutaj. Z jednej strony bym się cieszyła, że nie muszę jeździć po winnicy, a z drugiej strony i tak już jeździłam. To nie wiem. Jasne, pieprzę się jeszcze coś. A wiecie, że ja pomyliłam łajnus. Ja nic nie mówię. Jej, znalazłam! W kwiatkach ukryte. Podoba mi się. Fajne, fajne. Te zadanie tutaj z tym... O, winie, mega fajne. Z tym gościem, co restaurację zakładał? W tym stylu, chyba tak. Co się zakochał w siostrze Carneya. Wrednej zresztą. Nie powiem, co jeszcze, bo to jest niemiłe, ale to, że jest wredna, to prawda. Konik tam, to szukanie koni tutaj, ojej. Warto tu jechać, bo to też jest w sumie wino, tak? Jakby nie było. W ogóle nieźle mi idą te jajka i to by znaczyło, że nie musiałam jeździć po tym winie tam i deptać. Znalazłam przyróże. Powiem wam, że kto to chował? Carney. Przebił Jaspera, jeśli chodzi o mnie. Naprawdę były mega fajne miejsca, takie w jakichś tych rzeczach pokrywane w środku znalazłaś wszystkie. Niewiarygodne, dobra robota, w nagrodę przyjmij to. Wesołej Wielkanocy. O, złożył mi życzenia. Jajko wielkanocne. Ostatnio dostałam sianą. To ja mam pytanie. Po cholerę mi to jajko? Albo raczej to się z nim robi, cokolwiek, nie wiem zresztą. Dobra. No to teraz, proszę państwa, kolejne miejsce. To jedziemy do Srebrnej Polany. Do Harolda bodajże. Ci bracia mi się zawsze mylą, szczerze mówiąc. Już byłam w sumie, tak? W Srebrnej Polanie tam szukałam od Feliksa, ale u niego też są, tak? Więc zobaczymy, jak to będzie. I tak myślę, że to już będzie ostatnie miejsce w tym odcinku. Tak, wiem, to już jest w sumie jeden odcinek cały i kawałek drugiego szukania jajek. Myślę, że jeszcze mi to trochę zajmie, bo tych miejsc jest sporo. Zastanawiałam się, czy dać to w przyspieszeniu, ale pomyślałam, że to nie jest takie monotonne, jak szukanie złota, gdzie zawsze są te minigierki. Tylko jednak no to są konkretne miejsca. Nie wiem, czy wszyscy mają w tych samych. Oni pisali, że chyba złote są w innych, więc te są chyba w tych samych, nie wiem.
Chyba tak, gdzieś tam w komentarzach na blogu chyba czytałam. Posłuchaj, Emily, nie zapomnij poszukać złotego jajka wielkanocnego. Nie mam pojęcia, kto je ukrył, ale to naprawdę wyzwanie, aby je znaleźć. To trochę zagadkowe, jak widzisz, nikt nigdy nie widział, kto je rozkłada, ale każdy Wielkanocy nagle pojawiają się w całym Jarwiku. Są po prostu tutaj, szybciej niż możesz smoknąć. A kiedy Wielkanoc mija, wszystkie jajka znikają. Za każdym razem, kiedy zbliżasz się do jajka, będziesz miała pewne odczucie. Kiedy się zdarzy, czas zacząć się rozglądać. Nie poddawaj się, mogą być trudne do znalezienia, ale to najlepsza część. Powodzenia. Zgadzam się. To jest taka bardziej informacja, taka nie jako zadanie, bo jest wykrzyknik taki przeźroczysty. No. Harold. Dobrze mówiłam, że to Harold. To jest ten, co się wszystkiego boi, tak? Nie. Nie, Harold to był... Znaczy, ten, co się wszystkiego boi, to jest ten od szycia. A to jest od pieczenia. On chyba nie. Cześć, Emily. Chcesz znaleźć moje pisanki? Powodzenia. W tym roku dobrze je ukryłem. Cieszę się. W sumie w tym samym miejscu ten... Felix. Znaczy, no nie w tym samym, tylko na tym samym terenie, tak. Tak. Oko mnie spędzi. O, znalazłam pierwszą. Jej, jestem zdolna. I powiedzmy, że mam te okulary antyrefleksyjne i ciężko się podrapać. No cóż, nigdy nie nosiłam prawdziwych okularów, więc jestem nieprzyzwyczajona. Fajnie ktoś zapakował tym kuniem. A wiecie, że chciałam powiedzieć shiny? Tak, o Pokemonach myślę, spoko. No w sumie taki trochę shiny, ja wiem. Szczególnie, że shiny różnie wyglądały. Dobra, w krzaczorach nie mam. Czy wy musieliście na tym samym terenie ukryć? To jest takie ciekawe, nie? To jest pierwsze miejsce, jedyne chyba, wydaje mi się, gdzie na tym samym terenie są dwie osoby, które mają jajka do znalezienia. Znaczy, no, o jest! Fajnie. Znaczy, wiem, że tam to było takie pierwsze, co jakby początkowało całą resztę, ale mimo wszystko... Te dziury tutaj w tym murze są piękne. Fajnie, bo można wjechać na skróty do miasta, ale już wjechać się nie da, bo się nie da skakać. A ta się chowa tutaj i skrada. Na drzewie, ale śliczne w dziupli. Super. Chyba moje ulubione miejsce. Jej, podoba mi się. Widzicie tą rzeźbę? To wygląda jak mroczny kosiarz z dwoma gargulcami? Mroczna kosiarka chyba. Co to jest do cholery? Wow. Jak to jest, że tego nigdy nie widziałam? Przecież tutaj były zadania. Tu, właśnie w tym domu tam mieszkała siostra Kardeja. I były z nią w sumie dwa razy zadania, tak? Raz a propos rodzeństwa, a raz właśnie tego faceta, co się w niej zakochał. I nie wiem. Kompletnie nie wiem, o co tu chodzi. Szczerze. No dobra. Szukamy kolejnego miejsca. Studni. W studni chyba by się nie dało, bo tam się... Chociaż ja wiem. Nie no, bo jak... Żeby wziąć wodę, to trzeba mieć... W ręce ten, jak to się nazywa. Wiadro, to nie. Myślałam, że ta dziewczynka znalazła. Nawet nie tak strasznie mi to idzie. To przynajmniej nie jest na czas. Na zasadzie, że wiecie... Nie tak jak było... Tęczą, że mam 20 minut. Dobra. Czebik Bony. Masz coś? Jak masz, to powiedz. Chociaż nie. Nie, lepiej nie mów. To jest postać, po prostu najlepsza postać w całej grze, jeśli chodzi o rozgadywanie się. Nagrywam dzisiaj trzeci odcinek. Mi gardło pada. Trochę ze mnie lama, że już mi pada. No w sumie już prawie kończę ten trzeci. Ale i tak jeszcze chciałam nagrać coś dzisiaj. Nie wiem, jak to będzie. Ale nevermind. Fajnie tak mi zamigało to. Znalazłam! Psianie. No to już to nie będzie drugiego obok, nie? No ale... To jest takie, ten, na zasadzie, oni pomyślą, że już jest jedno. To pojadą dalej, to zrobimy drugie. Znaczy, tak nie było, ale to jeszcze mi jednego brakuje, tak? Mam rację, czy nie? Chyba mam. Ten, fryzjer. Weterynarz i koń żółty stał.
koło burmistrza. Jej! Znalazłam! No. Co ja mogę wam powiedzieć? Mogę wam powiedzieć, że to już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to poproszę o komentarze, subskrypcję oraz łapki w górę. Kaciuszki w wodzie. Niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Dalej będę szukać jajek, bo jeszcze mi zostało trochę w sumie pisanek. Napiszcie, jak wam idzie szukanie pisanek. Czy męczyliście się, czy nie jakoś bardzo? No i cóż. Znalazłaś wszystkie, dobra robota, oto i prezent, jak nakazuje tradycja. Wesołej Wielkanocy. Dostałam chleb, okej. To jest dla konia chleb, tak mi się wydaje. Fajnie wygląda, taka bagietka bardziej tu. No, stanę sobie koło tych ślicznych gałązek, niebieskie też są jak widać, wow. Fajnie. Konik sobie kopytkiem drapie. Znaczy w sumie nie drapie, bo nie ma tych pazurów. Nieważne. Coś koło tego. No. No to pa!